Sprite. Mamy tutaj na górze napisane, że jest konkretnie orzeźwiająca. Mamy napisane, że to naturalne aromaty, niska zawartość cukrów i kalorii. Tutaj mamy narysowany limonkę i cytrynę. Natomiast tutaj skład kreskowy mamy pokazany, żeby po wypiciu Sprite'a wyrzucić to. Mamy, jak widać, numer producenta. Jak widać, mamy tutaj skład i mamy tutaj wartość odżywczą. I tutaj pisze, że jest litr, powiedzmy litrów. A tutaj mamy na tej koniecznej, dobra, nie widać jej, ale jak widać, macie tutaj napisaną. Więc przechodzimy do spakowania produktów. Dobra, to się nie powinno tak angażować, wcale nie miałem obawów. Dobra, szklaneczka wyciągamy. Dobra, naleziamy sobie. Akurat muszę powiedzieć, że Sprite jest gazowany. Akurat najmniej z napojów gazowanych jest gazowana Fanta. Fanta jest tak średniowo gazowana. Przynajmniej według mnie. Przede wszystkim gaz jest bardzo mocny. Czuć cytrynę. Cytrynę czuć, a limonkę. No limonkę tak czuć po przełknięciu, ale czuć. Przepraszam. I po wypiciu, nie wiem, niecałej szklanki napoju gotowanego, no to akurat muszą mi się odbić, jest chyba normalne. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że nie wiem, Sprite jest ogólnie bardziej nagazowanym napojem, bo kola czy Pepsi jest minimalnie mniej nagazowane. Przynajmniej w moim odbiorze. Akurat tutaj macie napisaną cenę. Cena to jest 4,99. Natomiast tutaj macie napisane plusy. Plusem Sprite jest, że jest smaczny, słodki i cytrynkowo-limonkowy w smaczku. I że butelka jest w miarę odporna na upadek, jakbyśmy rzucili to na przykład takiego Sprite'a na przykład z biurka na ziemię, to butelka by się nie rozwaliła. I to tyle z plusów, znaczy nie, bo jeszcze plusem jest, że są naturalne aromaty, niska zawartość cukru i kalorii. Dobra, teraz będą zalety. Zalety są tutaj. Natomiast zaletami jest, że jest zawartość cukru i kalorii. Ale plusem jest, że jest niska. Ale i tak to jest minus. Znaczy zaleta. I zaletą jest jeszcze, że ten napój jest zdrowy i zawiera dwutlenek węgla. Ale bez dwutlenka węgla by taki akurat napój nie powstał gazowany. Przez dwutlenek węgla to ten napój jest gazowany. Gdyby akurat napój gazowany nie miał dwutlenku węgla, to byłby zwykłym napojem. Akurat tutaj macie napisane potwierdzam, ponieważ ja potwierdzam, że napój jest orzeźwiający. Natomiast Sprite nie zawiera kofeiny, akurat kola czy Pepsi, czy... No, kola i Pepsi na pewno zawierają, ale te, które napoje, które tak smakują, no to może zawierają, może nie, niekoniecznie to zależy. Sprite i Pepsi będzie idealny. Podsumowując, polecam Sprite kupić. Akurat Sprite w za dużej ilości może szkodzić zdrowiu. Nie, jakbyście pili na przykład Sprite jakieś 2 lata, przez na przykład rok, to nie, byście mogli umrzeć. Chyba.
Muszę powiedzieć, że sprawdzik jest za bardzo gazowany i przez ten gaz i ogólnie bardziej wyczuwalny ten gaz niż sam cytrynkowo-limonkowy smak. Wiecie, co na sprawdzik będzie? Duże, ale dosłużone 7 na 10, ponieważ jest smaczne. I nadal się na imprezy. I na koniec i pa pa.